znajdujemy się w stodole rodziny pana Marczuka, naszego mistrza, pana Zdzisława Marczuka. Jest zorganizowana dzisiaj potańcówka z okazji jego 80. urodzin. No, chcieliśmy uczcić to w dość nietypowy sposób. No, sala widowiskowa albo jakakolwiek sala nie oddałaby tego klimatu. Pan Zdzisław jest muzykiem ludowym, także nie wypadałoby w pałacu w Konstantynowie robić takiej potańcówki. Dzięki życzliwości jego całej rodziny, ale też i pana Zdzisia, no jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Myślę, że jest to miejsce najbardziej odpowiednie na to, co się dzisiaj tutaj dzieje. Jak widać, jest wesoło, głośno. No i jest dzisiaj typowo wiejska, ludowa potańcówka. Nie... Mamy nadzieję, że będzie kontynuacja tego wydarzenia. Jak widać, ludzie są bardzo zadowoleni, przybyli w bardzo liczny sposób, mimo że pogoda, jak widać, no nie dopisuje nam. Przygotowaliśmy też miejsce na dworze, ale niestety nie możemy tam wyjść. Mimo wszystko świetnie bawimy się tutaj wewnątrz. No i oby tak było do białego rana dzisiaj. Dzień dobry. 80-latek, a gra jak 18-latek. No. Czy muzyka to jest recepta na długowieczność? A muzyka to ja zawsze mówię, że to jest recepta, nie przechodzić do lekarza, tylko grać. I teraz człowiek będzie żył długo. Kto wpadł na pomysł tego typu imprezy? Pomysł? To zaczęło się od moich urodzin. I tak wpadła na pomysł pani dyrektor z Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie, żeby zrobić takie. A to było pierwsze, pomysł to taka niespodzianka była dla mnie, o tutaj w tej stodole. I to się tak podobało, tak, i teraz ja mówię, kiedy tak się podobało, to ja zaproponowałem, to róbcie potańcówkę u mnie. O, no i tak wyszło, i to akurat był 23 moje urodziny, no i dzisiaj jest 23, no i tak wszystko dopasowało. To nie jest tak, że im bardziej okrągła rocznica, to ta impreza jest coraz bardziej większa, muzykalniejsza. Ja dzisiaj naliczyłem w sumie 10 skrzypiec, które z panem grały, panie Zdzisławie. No to jeszcze, to żeby tak wszystkie się zeszły, to nie byłoby 10, a może 3 razy tyle. Tak. Czego życzyć na kolejne 80 lat? Ja tylko sobie życzę, żeby mnie życzyć zdrowia, więc... Bo już wszystko mam, już tych nagród mam, ale zdrowie najważniejsze. Na koniec, te skrzypce ile mają lat? O, te skrzypce, to świeże skrzypce, to 23 roku robione, bo to nie te, co ja gram, co po ojcu, tylko co sam zrobiłem. A Oliwka, co teraz gra, to też na moich skrzypcach. To 21 rok. A te swoje pan pierwsze skrzypce, które pan już wygrywał? A mam. Te skrzypce, co po ojcu, to ja ich mam i trzymam i będę trzymał do końca. Ja bym bardzo ciekawy, jak wygląda dzisiaj zabawa w stodole, bo wiele wesel się w stodole odbywało i powiedział w końcu swojsko się tu poczułem, mówiąc szczerze. Ciekawa to impreza, na pewno dzisiaj, w dzisiejszych czasach, ale myślę, że tam, gdzie są życzliwi ludzie, gdzie ludzie ze sobą rozmawiają, to właśnie to jest najlepsza oprawa, jaką można sobie wymarzyć. Tak właśnie nasi dziadowie, pradziadowie również się w ten sposób bawili. I to jest, jak zobaczy na młode pokolenie, jak człowiek z człowiekiem może obcować, jak się bawić, jak wymieniać poglądy również, chociaż dzisiaj muzyka tutaj dominuje. Natomiast, drodzy Państwo, ja nie przyjechałem tutaj bez powodu, tylko żeby zobaczyć, jak wygląda zabawa w stodole, ale dla mnie pan Marczuk jest swego rodzaju ikoną ludowości tutaj w gminie Konstantynów. Było tak w przeszłości, że przy różnych jubileuszach wręczałem mu jako marszałek województwa najwyższe odznaczenia województwa lubelskiego, jakie
jakie istnieją. Chyba przy 75-leciu, tak mi się wydaje, tam przed pałacem w Konstantynowie. Jego muzyka rozsławiała i zabawiała ludzi w Lublinie, nie tylko w Konstantynowie. Więc dzisiaj myślę, że dla uszanowania tego dorobku, tego co robił, dla ratowania naszych dusz w pewnym sensie i pokrzepienia też dusz, bo to jest taka sprawa duchowa, którą on nam daje. To ja mu przywiozłem dzisiaj taki prezencik i jeszcze dodatkowo innego rodzaju prezent. Bardzo proszę przyjąć taki na urodzinowy jeszcze za to, że pan mi pomagał jako marszałkowi województwa lubelskiego również umilając te wszystkie uroczystości, na których pan tutaj nam przygrywał. Także jestem tutaj z panem Markiem Sulimą również, który też coś tam przyniósł w świateczce. Także bawcie się państwo dobrze, świętujcie i podziwiajcie kunsz swego artysty i niech przekazuje temu młodemu pokoleniu również to, czego się nauczył. Wszystkiego najlepszego, miłej zabawy. Może tylko dwa słowa od pana starosty też. Najserdeczniejsze życzenia. Jesteś naszym mistrzem, naszą ikoną. Zrobiłeś wiele dla tego powiatu, dla Wrocławienia, a szczególnie to, że twoje buńczki stoją przy tobie. To jest radość, że masz komu swój dar ten piękny pokazać. No ale przede wszystkim cieszymy się, że dzisiaj jesteś sprawcą tego, co tutaj się będzie działo. Że możemy potańczyć do białego rana, że są piękne panie, piękni mężczyźni i bawmy się, a ty mistrzu żyj nam jeszcze kupę lat, bo jesteś wielki i jeszcze tam w niebie nie potrzeba, żebyś pograł, pograj nam jeszcze kupę lat, bo jesteś wspaniałym, dobrym, uczciwym człowiekiem naszych czasów i tutaj naszego kochanego powiatu. Zdrowia, zdrowia, zdrowia. Jesteśmy no na dość nietypowym miejscu do rozmowy, na belach ściana, jakieś 10 metrów nad całą ekipą. Dzisiaj potańcówka u was, no i 80 lat pana siostry taty, więc jak się dzisiaj do tego przygotowywaliście? To dzisiaj, znaczy ja przyjechałam tak niespodziewanie, bo wypadł mi urlop akurat w takim czasie. Więc jestem zadowolona, bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w takiej wielkiej, doniosłej imprezie na cześć właśnie mego taty. Dumna jestem po prostu, że mogę tu być, że tato jest postacią znaną. Lubianą, cenioną. Tak bardzo się cieszę, że dostał nagrodę ministra w Warszawie, tak, odbierał tak. Ją osobiście, bardzo się z tego cieszył i ja też się cieszę. Spodziewaliście się, że tutaj tyle ludzi przyjdzie na potańcówkę? No powiem szczerze, że nie, ale tak liczyliśmy na około 100 osób, zważając na pogodę, jaka dzisiaj jest, troszeczkę deszcz pada, więc nie można wyjść na zewnątrz. Przyjemnie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dobrej zabawy życzę. Dziękuję.